tvpodkarpacie.pl. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Bardzo gorąco witam moje koleżanki, panią poseł Joannę Augustynowską, posłankę Platformy Obywatelskiej, która przyjechała do nas aż z Wrocławia, i Darię Balon, radną miasta Krosna. Czekamy jeszcze na panią poseł Krystynę Skowrońską, która też będzie z nami za chwilę na konferencji konsultować program Platformy Obywatelskiej, bo dzisiaj właśnie spotykamy się po to, by wraz z seniorami z powiatu krośnieńskiego i jasielskiego skonsultować nasz program. Drodzy Państwo, polityka społeczna, polityka senioralna jest bardzo ważna i my właśnie jako posłanki Platformy Obywatelskiej chcemy nasz program, mamy odpowiednie propozycje i chcemy te propozycje przedstawić naszym seniorom i chcemy, aby wspólnie razem z seniorami wypracować nasz program w przyszłych wyborach i samorządowych, i parlamentarnych. Ja oddam tutaj głos mojej koleżance Joasi. Bardzo proszę. Joasia jest odpowiedzialna za godne życie, bo jeszcze zapomniałam dodać, że nasz program będzie konsultowany w trzech obszarach. Zdrowe życie, aktywne życie i godne życie. A koleżanka odpowiada dzisiaj za aktywne życie i za zdrowe życie. Dzisiaj tak. Szanowni Państwo, Platforma Obywatelska jako pierwsza zapoczątkowała temat w ogóle polityki senioralnej. To Platforma Obywatelska utworzyła Komisję do Spraw Seniorów, to Platforma Obywatelska wprowadziła program, który nazywa się WIGOR, dzisiaj nazywany Seniorem Plus. To jest dokładnie ten sam program, tylko z trochę inną ilością środków i funduszu przeznaczonych dla seniorów. A seniorzy, no niestety wskaźniki demografii są bezlitosne. Mamy starzejące się społeczeństwo, to wywoła skutki na rynku pracy, ale to też czas, żeby zacząć bić na alarm i pomyśleć o przyszłości seniorów. Uważamy, że trzeba myśleć w trzech filarach: o zdrowym, aktywnym i godnym życiu seniorów. I w związku z powyższym mamy pewne propozycje, które poddamy dialogowi w całej Polsce, spotkania z seniorami, które zawsze są dużą energią dla nas i pokazują, że praca szczególnie z ludźmi ma sens i że ludzie na nas czekają. Bardzo się cieszę, że mogłam do Państwa przyjechać. Jeszcze Daria. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować paniom posłankom za to, że program Polska Seniora dotarł do Krosna i możemy tutaj konsultować te problemy z mieszkańcami miasta Krosna. Jako przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych wiem, jakie są to problemy. Temat polityki senioralnej to jest jakby główny temat i on już od jakiegoś czasu nie schodzi z tapety u nas w mieście Krośnie. Także te tematy są nam bardzo bliskie, wpisują się one w politykę prowadzoną przez gminę, przez samorząd, wpisują się w lokalne programy takie jak Strategia Rozwoju Miasta Krosna na lata 2014-2022, w Miejski Program Rozwiązywania Problemów Społecznych. Rada Miasta Krosna w lutym tego roku powołała do życia Krośnieńską Radę Seniorów. Także odbywają się również sejmiki senioralne. W tym roku w październiku odbyła się druga edycja sejmiku. Także myślę, że jest potrzeba rozmowy na temat tych problemów i rozmowy na temat działań, jakie powinniśmy podejmować w tym temacie. Także dziękuję. tvpodkarpacie.pl